tym roku postanowiliśmy zmienić formułę i otworzyć tutaj Tour de Pologne pięknym etapem, klasykiem Kraków. Etap w Rzeszowie będzie bardzo ciekawy, 130 km, jest to bardzo dynamiczny etap z ciekawym podjazdem. Na tym podjeździe można próbować zaatakować. Etap w Katowicach jest wyjątkowy, finisz jest lekko z górki. Zawodnicy finiszowali z prędkością 82 km na godzinę. Zjazdy w kolarstwie są bardzo ważne. Rowerem się nie skręca w lewo, w prawo, tylko po prostu się kładziesz na tym rowerze. Dobrze zjeżdżać jest to wielka sztuka, wielka odwaga. Jesteśmy na najtrudniejszym odcinku tegorocznego Tour de Pologne. Słynna ściana Bukowina w Biczarowie. Jest to wymagający podjazd, niedługi, ale chyba najtrudniejszy w Polsce. Na 74. Tour de Pologne UCI World Tour zaprasza burmistrz Szczyrku oraz Czesław Lang.